Tak, witam Was, moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie na nowym cyklu, czyli studium Księgi Daniela. Jak mówiliśmy ostatnio, czy wspominałem kilkakrotnie podczas analizy Księgi Objawienia, że jako kolejną księgę zajmę się wykładnią Księgi Daniela i to rozpoczynamy od dzisiaj. Dzisiaj jest to zaledwie wprowadzenie, a więc troszeczkę sobie nakreślimy tło historyczne Księgi Daniela. Będziemy chcieli zobaczyć, w jakim stanie znajdował się lud Boży, czyli lud izraelski. Powiemy sobie troszeczkę, jak Bóg sterował narodami, królami, mocarstwami ku swojej chwale. Co obejmuje, dlaczego została spisana Księga Daniela, w jakim celu. Jest to bardzo ważne, dlatego że wiele osób, tak wspominałem to też kilkakrotnie podczas naszej analizy Księgi Objawienia, wiele osób źle interpretuje grupę ludzi, których czyta w danej księdze. I tak samo pułapką może być to, że ktoś czytając Księgę Daniela, czytając o świętych, utożsamia to z oblubienicą, a więc z nami wszystkimi. Natomiast trzeba pamiętać, że Księga Daniela należy do ksiąg, do proroctw, które zostały dane Izraelowi. Nie tylko w czasie przeszłym, gdy mówimy o na przykład upadku tego narodu, o pójściu do niewoli, ale również jeśli chodzi o czasy przyszłe, a więc również wielki ucisk. Oczywiście ta księga mówi o wielkim ucisku, oczywiście mówi o czasie przyszłym, ale pamiętajmy, opisując ją dla narodu izraelskiego. Daniel nie obejmuje w swojej księdze nas wszystkich. Opisuje jedynie czasy pogan, opisuje również tło całościowo. Jednak pamiętajmy, by nie wyjmować wersetów z kontekstu, czytając o świętych, przypisywać je właśnie nam, chrześcijanom z pogan, bo nas to jak najbardziej nie dotyczy. Natomiast proroctwa zawarte w Księdze Daniela dotyczą jeszcze raz również naszych czasów, a dotyczą i są w grupie czterech głównych proroctw starotestamentowych, które powinniśmy sobie przybliżać, by rozumieć to, co się wydarzy. Często robiłem też parabole, jeśli chodzi o Księgę Objawienia, do Księgi Daniela, by pokazać, jak się to wszystko łączy. Także dzisiaj rozpoczynamy wstępem do Księgi Daniela, natomiast gdy przeanalizujemy już całą Księgę Daniela, skupimy się na kolejnym wielkim starotestamentowym proroku, na proroku Ezechielu i jego księdze. A więc zaczynamy, moi drodzy, wstęp do Księgi Daniela. Księga Daniela jest jedną z najciekawszych i oczywiście najważniejszych ksiąg Starego Testamentu. Jest to księga, której treść łączy w sobie przeszłość, a więc historia starożytna i starożytne mocarstwa jak Babilonia, Medopersja, Grecja, Rzym, ale obejmuje jej treść również teraźniejszość, czyli nasze czasy współczesne, jak i przyszłość, czyli opisuje również koniec czasów ostatecznych, wielki ucisk, jak i tysiącletnie królestwo mesjańskie. Tym wszystkim zajmuje się Księga Daniela. Pamiętajmy jednak, że z punktu widzenia żydowskiego i obejmuje naród izraelski. Jednak jeszcze raz, zamyka się tematyką w tych czasach, w miejscu, które również nas interesuje. Spośród prorockich ksiąg Pisma Świętego nie ma bardziej systematycznej i chronologicznej wykładni skomplikowanego słowa prorockiego, jak właśnie w Księdze Daniela. Proroctwa Daniela możemy powiedzieć, że są kręgosłupem wszelkich proroctw, dlatego że tak jak jeszcze raz przypomnę, często robiłem parabole z Księgi Objawienia do Księgi Daniela, tak byśmy zobaczyli, że jest tutaj mowa o tym samym. Patrząc na różnicę spisania tych dwóch ksiąg, możemy śmiało powiedzieć, że jest to kręgosłup proroctw. Stanowią one wprowadzenie do Nowego Testamentu. Księga Daniela jest więc kluczem do prorockiego objawienia. Tło historyczne Księgi Daniela jest to okres historii od 8 do 6 wieku
przed Chrystusem, jest nazywany starożytną wiosną ludów. Dlaczego tak? Dlatego, że powstały na przełomie tych lat wielkie imperia jak Asyria, Neobabilonia, wielkie religie i wielkie kultury. Natomiast jeśli chodzi o naród izraelski, był to okres, który cechował się całkowitym odstępstwem Izraela od Boga i bałwochwalstwem. Konsekwencją właśnie odstępstwa narodu izraelskiego był jego upadek, najpierw północnego królestwa Izraela w 722 roku przed Chrystusem i uprowadzenie ich do Asyrii. Możecie przeczytać o tym wydarzeniu w drugim liście królów, 17 rozdziale. A następnie czytamy o upadku południowego królestwa, czyli królestwa Judy w 586 roku przed Chrystusem. No i zburzenie Jeruzalem. Czytamy o tym również w biblijnej drugiej księdze królów, 25 rozdziale. Biblia wyraźnie mówi, że Judejczycy dostali się do niewoli z powodu swojej niewierności. Możemy sobie to przeczytać w pierwszym liście Kronik. Kochani, jak zwykle będę podawał wiele wersetów biblijnych, natomiast nie mamy czasu na to, by wszystko czytywać, dlatego jeżeli ktokolwiek chce te niecytowane wersety, które podam, proszę Was, byście sobie zapisali i prywatnie odczytali. Jednak część z tych oczywiście tak teraz będę odczytywał. Judejczycy dostali się do niewoli z powodu niewierności. Pierwsza księga Kronik, 9 rozdział, 1 werset. Akurat chyba coś pomyliłem. Ach, to jest druga Kronik, przepraszam. Pierwsza Kronik, 9:1. Coś mi nie pasowało. Pierwsza księga Kronik, 9 rozdział, 1 werset. Tak cały Izrael został spisany w rodowodach i oto są oni spisani w zwoju królów Izraela, a Judejczycy zostali uprowadzeni do Babilonu przez swoją niewierność. Tak? O tym wspomina nam Biblia jak najbardziej. Pamiętajmy tutaj, że jeśli mówimy o Izraelu, właśnie dzielimy Izrael na północne królestwo Izraela oraz Judę. Ich, jak gdyby, historia ich troszeczkę się różni. Popadanie w grzech, odstępstwo, jak i niewola również ma różne daty. Gdy Judejczycy dostali się do niewoli, Babilonia wraz z jej królem Nebukadnesarem, albo możecie znać imię tego babilońskiego króla pod formą Nabuchodonozor, a więc Nabuchodonozor i Nebukadnesar to samo imię. Ja się będę posługiwał tutaj imieniem w formie Nebukadnesar. Bóg nazwał go swoim sługą. Możemy przeczytać o tym, zaraz sobie wyjaśnimy dlaczego. Dlatego, że stał się narzędziem Bożym do ukarania Judejczyków. Dlatego Bóg czasami, chociaż chodziło o pogan, nazywał ich swoimi sługami. Dlatego, że się nimi posługiwał. Na przykład w Jeremiasza 25 rozdziale. Nie znaczy to, że były to osoby, które służyły Bogu, ale Bóg się nimi posługiwał, a więc stali się jego pomazańcem, kimś, kogo Bóg użył w kontekście do swojego narodu. Pamiętajmy, że każde mocarstwo, które jest opisane w Księdze Daniela, każdy król, każde wydarzenie dotyczyło i miało związek z ludem Bożym, Izraelem. Tak? Mówimy o cielesnym narodzie izraelskim. Tą różnicę chcę zapamiętać. Jeremiasza 25, rozdział, werset 9. Oto ja poślę i zbiorę wszystkie plemiona północne, oświadczenie Jahwe, i Nebukadnesara, króla Babilonu, mojego sługę, tak? I sprowadzę ich na tę ziemię, i na jej mieszkańców, i na wszystkie narody dookoła. I obłożę je klątwą, uczynię je przedmiotem zgrozy i pogwizdania, i ruiną na zawsze. Bóg posłużył się babilońskim królem Nebukadnesarem, by naród izraelski, odstępczy, bałwochwalczy naród izraelski, popadł w niewolę babilońską. Dlatego Bóg nazywa tutaj, w tym kontekście, pogańskiego króla
babilońskiego Nebukadnesara swoim sługom. Tak samo w Jeremiasza 27,6 czytamy, a teraz daję te wszystkie ziemie, mówi Bóg oczywiście, w ręce Nebukadnesara, króla Babilonu, mojego sługi, jeszcze raz, również zwierzęta polne daję mu na służbę, tak? A więc w tym kontekście, moi drodzy, tylko w tym kontekście, że Nebukadnesar, jak i inni, inne mocarstwa, inni królowie, jak sobie powiemy, opisani w Księdze Daniela, stali się narzędziem Bożym do ukarania Izraela. Dokładnie tak. Bóg może się posługiwać kim chce i kiedy chce dla swojej woli. Tymczasem Bóg swoją działalność przeniósł Izraela na pogańskie narody, dając tym samym do zrozumienia Izraelowi, że z powodu właśnie jego niewierności, bałwochwalstwa i odstępstwa został przez Boga odrzucony. Dlatego te wszystkie plemiona, te wszystkie narody były wciąż wokół Izraela jako przestroga. Tak? Bóg zawsze błogosławił, Izrael był bezpieczny dopóki służył Bogu. Dopóki nie popadał w bałwochwalstwo, dopóki nie odchodził od Boga, Jahwe, tak? Wtedy, jeżeli było inaczej, Bóg wysyłał różnego rodzaju sługi, wysyłał sędziów, tak zwanych, jak Samson, jak inni, po to, by znowu uwalniać naród izraelski z ciemieńców. Ale gdy już naród izraelski całkowicie odpadał od Boga, wtedy Bóg wysyłał potężne mocarstwa, by ukarać ten lud, obalić ich w ogóle strukturę, odebrać im ich naród, ich świątynię i wprowadzić ich do niewoli. Więc jeszcze raz, Izrael został poprzez pogańskie narody wprowadzony w stan niewoli z powodu jego niewierności, bałwochwalstwa i odstępstwa. Odprawiony niejako listem rozwodowym, jak niewierna żona, o tym w przenośni Bóg właśnie mówił, że Izrael jest moją małżonką, tak, w sensie duchowym, jeżeli więc cudzołoży, czy kłania się innym bogom, daje cześć innym bogom, staje się cudzołożny w sensie duchowym. Z Jeremiasza 3 rozdział, werset od 6 do 11. Za dni króla Jozjasza Jahwe powiedział do mnie, czy widziałeś, co uczyniła odstępczyni Izrael? Chodziła ona na każdą wysoką górę, czyli jest tutaj przyrównany Izrael do kobiety. Zresztą ten sam obraz mamy Izraela jako kobiety właśnie w Księdze Objawienia. Jak sobie przypominamy, niewiasta, która została, deszła na pustynię, to pamiętacie te wszystkie obrazy, które w Objawieniu czytaliśmy. Smok wypuścił za nim ogień, ziemia się rozstąpiła, pochłoniła ten ogień i tak dalej, i tak dalej. Urodziła syna, o tym wszystkim czytaliśmy. Czy widziałeś, co czyniła odstępczyni Izrael? Chodziła ona na każdą wysoką górę, pod każde zielone drzewo uprawiała tam nierząd, oczywiście w sensie duchowym. I powiedziałem sobie, po zrobieniu tego wszystkiego powróci do mnie, są to słowa Boga, lecz nie powróciła. I widziała to jej niewierna siostra Juda. Tak jak wam podkreśliłem, rozdzielamy tutaj Izrael od Judy. Tak, troszeczkę ich sytuacja, pozycja była inna. Widziała też, że z powodu wszystkich przypadków, w których cudzołożyła odstępczyni Izrael, odprawiłem ją i dałem jej list rozwodowy. A więc tutaj czytamy bardzo wyraźnie o odrzuceniu narodu izraelskiego, tak, na pewien czas, jak za przykładem rozwodu. Lecz nie przestraszyła się niewierna Juda, jej siostra, i poszła i uprawiała nierząd także i ona, o tym sobie już powiedzieliśmy. I stało się z powodu lekkości, z jaką popełniała swój nierząd, że zbezczyściła tę ziemię, a cudzołożyła z kamieniem i drewnem. Mówimy więc o bałwochwalstwie, tak, z drewna, z kamieni, na wzór pogańskich narodów. A też pomimo tego wszystkiego nie powróciła do mnie niewierna jej siostra Juda, nie powróciła szczerym sercem, lecz obłudnie oświadczenie Jahwe. I powiedział do mnie Jahwe, sprawiedliwsza jej dusza, to jest odstępczyni Izrael, niż niewierna Juda. A więc Juda popadła jeszcze większe odstępstwo, pomimo tego, że powinna brać przykład negatywny, tak, z Izraela. Od tego czasu więc, jeżeli chodzi o odrzucenie Izraela przez Boga, potraktowaniu jej jako niewiernej żony, listem rozwodowym, wszystko w przenośni, od tego czasu rozpoczęły się czasy pogan, w których czytamy w Łukasza 21 rozdziale, 24 wersecie. W roku 607,
W czasie panowania króla judzkiego Jehojakima albo Jojakima, król babiloński Nebukadnesar zdobył Jeruzalem, kazał pojmać króla i uprowadzić go do niewoli, właśnie babilońskiej. Wywiózł także część naczyń świątyni pańskiej i uprowadził do niewoli liczną rzeszę Judejczyków. To całe sprawozdanie czytamy w II Księdze Królewskiej, 24 rozdział od 1 do 2, 2 Księdze Kronik, 36 rozdział od 5 do 7, czy też Jeremiasza, 21 rozdział, werset 1. W gronie jeńców pierwszej deportacji znajdowali się mężowie judzcy z królewskiego i szlachetnego rodu. Czytamy o tym chociażby w Daniela, w pierwszym rozdziale, zobaczmy na trzecim wersecie. Daniela 1:3 powiedział król Aszpenazowi, naczelnikowi swoich eunuchów, aby sprowadził niektórych spośród synów izraelskich i uwaga, i z rodu królewskiego, i spośród książąt. Dokładnie tak. Wśród nich właśnie był Daniel z swoimi trzema przyjaciółmi, jak czytamy w Daniela 1:6. A byli wśród nich synów judzkich Daniel, Hananiasz, Miszael i Azariasz. Jak wiemy, Hananiasz, Miszael i Azariasz, Babilończycy zmienili im imiona na Szedrach, Meszach i Abednego. To bardziej na pewno jest wam znane. Warto przy okazji wspomnieć, że druga deportacja, czyli przesiedlenie Izraela, nastąpiła w roku 598 za panowania Jehojachina albo Jehoniasza, króla, tak, izraelskiego. Zabrano wtedy cenne skarby świątyni i skarby domu królewskiego oraz uprowadzono 18 tysięcy jeńców. Czytamy o tym w II Księdze Królów, w 24 rozdziale, wersety od 10 do 16, bądź w II Księdze Kronik, 36 rozdział, 9-10 werset. Trzecia zaś deportacja, albo właśnie niewola, miała miejsce w kolejnej części, miała miejsce w 586 roku za panowania ostatniego króla judzkiego, Sedekiasza. Zabrano wtedy resztę skarbów świątynnych i królewskich. Czytamy o tym w II Księdze Kronik, 36 rozdział, a werset 18. Króla oślepiono i wraz z liczną grupą Judejczyków uprowadzono również do Babilonu. Miasto zaś i świątynia zostały doszczętnie właśnie wtedy zburzone. Więc mamy trzy deportacje i ostateczne zniszczenie właśnie Jeruzalem, jak i świątyni. To druga Księga Królów, 25 rozdział, czy też druga Kronik, 36 rozdział, wersety od 11 po 21. Resztki natomiast biedoty, można powiedzieć, wiejskiej w liczbie 735 osób po raz czwarty uprowadzono w 572 roku. To Jeremiasza, 52 rozdział, 30 werset. W ten sposób, moi drodzy, spełniły się słowa pańskie wypowiedziane przez proroków, chociażby Izajasza w jego 24 rozdziale, czyli Izajasza 24 rozdział, jak i 34 rozdział księgi Jeremiasza, jak i innych proroków starotestamentowych. I to właśnie w tym czasie, w tych okolicznościach, na dworze królewskim w Babilonie zostaje powołany na proroka mąż spośród synów izraelskich z królewskiego i szlachetnego rodu imieniem Daniel. Był to, moi drodzy, rok 605 przed Chrystusem. Co jeśli chodzi o datę i autorstwo księgi Daniela? Księga Daniela oczywiście przedstawia życie własne, jak i świadectwo proroka Daniela, świadectwo jego życiu, jego objawieniach prorockich, okresie jego pobytu na dworze w Babilonie. Od właśnie, jak czytaliśmy, czasu pierwszej deportacji Judejczyków w roku 607 przed Chrystusem, aż do trzeciego roku panowania króla Cyrusa, który był królem perskim. To 536 rok przed Chrystusem. Tak więc opisuje jego życie i służbę, oczywiście Daniela, prorocką w
okresie 70-letniej niewoli babilońskiej. Księga Daniela została napisana w VI roku przed Chrystusem, w VI wieku przed Chrystusem, przez proroka Daniela. Być może w ostatniej dekadzie życia proroka, około roku 530. O autorstwie Daniela, dlaczego możemy być przekonani, że Daniel jest pisarzem tej księgi, która nosi jego imię? Dlatego, że o autorstwie Daniela mówią następujące przesłanki. Sam Daniel w opisie używa pierwszej osoby, mówiąc właśnie ja, Daniel, tak? Co wskazuje na to, że sam był pisarzem. To Daniela 7 rozdział 2, 15, 28 werset. Daniela 8 rozdział 1 werset, 15 i 27 werset. Daniela 9 rozdział, wersety 2, 22, 10 rozdział, wersety 2, 7, 11, 12, jak i 12 rozdział Księgi Daniela, a werset 4, tam wszędzie Daniel mówi z pierwszej osoby, czyli ja, Daniel, co wskazuje na to, że Daniel był pisarzem tejże księgi. W ostatnim zaś rozdziale tej księgi jest wyraźny Boży rozkaz skierowany imiennie do Daniela. Czytamy w 12 rozdziale, a 5 wersecie Księgi Daniela słowa Boże, ale ty Danielu, tak, a nie jakieś inne imię, ale ty Danielu zamknij te słowa, zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego. Kolejny dowód, autorstwo Daniela potwierdza fakt dokładnej i wnikliwej znajomości faktów historycznych, zwyczajów panujących właśnie na dworze babilońskim oraz religii i kultury Babilonu. Z oczu właśnie męża Bożego, który został uprowadzony do Babilonu i właśnie z tamtego, z pozycji niewolnika babilońskiego opisywał całą sytuację, pomimo tego, że oczywiście, jak sobie powiemy, Daniel miał bardzo wysoką pozycję w Babilonie poprzez oznajmienie proroctw królowi. Kolejnym ważnym potwierdzeniem historyczności Daniela, Księgi Daniela są trzy wzmianki jego imienia w księdze Ezechiela, czy w ogóle postaci Daniela, że ktoś taki istniał, tak? W ogóle. Ezechiela 14 rozdział, widzimy wzmiankę o Danielu, 14 rozdział w trzech miejscach w tej księdze Ezechiela. Ezechiela 14:14, to choćby byli pośród niego ci trzej mężowie, Noe, Daniel, tak? I Hiob. Tylko oni swej sprawiedliwości uratowaliby swoją duszę, oświadczenie Pana Jahwe. 14 rozdział, 20 werset. A pośród niego byliby Noe, znowu Daniel, Hiob. To na moje życie oświadczenie Pana Jahwe, że nie wyratowaliby ani synów, ani córek. Oni swej sprawiedliwości i wybawiliby swoją duszę. To te same słowa. I 28 rozdział Księgi Ezechiela. A werset trzeci. Oto, czy ty jesteś mądrzejszy niż Daniel? Tak, a więc znowu mamy wzmiankę o proroku Danielu. Czy żadna tajemnica nie jest przed tobą zakryta? Księga Ezechiela natomiast była napisana troszeczkę później niż Księga Daniela. Kolejny dowód, najważniejszym dowodem autorstwa Daniela jest wiarygodne, oczywiście, świadectwo o nim, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus w Nowym Testamencie odnosi do siebie tytuł mesjaniczny, czyli Syn Człowieczy, z wizji Daniela, tak? Czytamy o tym, zobaczmy, Daniela 7 rozdział, w ogóle na 7 rozdział nasz Pan się powoływał w Ewangeliach, cytował właśnie słowa Daniela i z jego księgi. Zobaczmy 7 rozdział Daniela, 13 werset. Patrzyłem w mych nocnych widzeniach, oto na obłokach niebios przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego. Tutaj ten tytuł Syna Człowieczego do siebie odnosi Jezus Chrystus, jak wiemy w Ewangeliach. Doszedł od wiecznego w swych dniach i przyprowadzili go do Niego. Chrystus przytacza właśnie Daniela, słowa z jego księgi w wielu wypowiedziach ewangelicznych, na przykład Mateusza 16 rozdział, wersety 13, 27, 28, 24 rozdział Mateusza w swojej mowie eschatologicznej, 27 werset, 30 werset, 25 rozdział Mateusza, 31 werset, 26 rozdział Mateusza, 64 werset, no i również w Ewangelii Marka, jak i Łukasza.
W swojej mowie eschatologicznej na Górze Oliwnej, czyli Mateusza 24, 25 rozdział, albo Marka 13 werset, Pan nasz Jezus Chrystus powołuje się na przepowiednie Daniela. Na przykład w Mateusza 24, 15 czytamy: gdy więc ujrzycie, Chrystus powiedział w proroctwie, na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel. A więc najważniejszym dowodem autentyczności Księgi Daniela, jak i proroka Daniela, jest właśnie powoływanie się na Daniela, na słowa prorocze z jego księgi przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dalej Jezus również mówił, cytował słowa Daniela, mówiąc o nadchodzącym wielkim ucisku, to Mateusza 24 rozdział, wersety od 15 do 17. No i tak jak mówię, Pan Jezus Chrystus przytaczał cytaty z Księgi Daniela, chociażby Mateusza 10:1 czy 12:1. Teraz jeśli chodzi o osobę proroka Daniela, prorok Daniel, jego imię z to hebrajskiego Daniel i oznacza Bóg jest moim sędzią. Daniel był prawdopodobnie księciem z racji na urodzenie, czyli pochodził z królewskiego rodu pokolenia Judy. Tak czytaliśmy w pierwszym rozdziale Daniela 1:3. Na początku do niewoli zostali wzięci ci, którzy byli księciami, tak, wysokiego rodu. I właśnie czytamy tam wymienionego z imienia Daniela. Wraz z wieloma innymi młodzieńcami, jak czytamy na początku Księgi Daniela, z królewskiego, szlachetnego rodu, dostał się na dwór królewski w Babilonie. To jeszcze raz Daniela 1:3. Było to wypełnieniem proroctwa Izajasza, 39 rozdział, werset 7. Możemy sobie zerknąć. Izajasza 39:7 czytamy: a z twoich synów do Judy, mowa, a z twoich synów, którzy wywodzić się będą od ciebie, których spłodzisz, wezmą i będą eunuchami w pałacu króla babilońskiego. Tak mówiło proroctwo, zapowiadając właśnie tą sytuację. Daniel jest ostatnim z grupy czterech wielkich proroków, w szereg tych czterech wielkich proroków starotestamentowych wchodzą Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, no i właśnie Daniel. Daniel żył współcześnie z Jeremiaszem, Ezechielem, Habakukiem i być może Abdiaszem. Habakuk i Abdiasz to prorocy mniejsi, jak można powiedzieć, którzy również prorokowali. Ich księgi znajdujemy w Starym Testamencie. Czas działalności prorockiej Daniela zamyka się w latach 600-536 przed Chrystusem, w okresie panowania czterech królów: Nebukadnesara, Belsazara, jego syna, następnie dalej już z kolejnych mocarstw, które podbiły Babilon, Dariusza i Cyrusa. Jest rzeczą zdumiewającą, że prorok Ezechiel, żyjący współcześnie z Danielem, tak wysoko ocenia postać Daniela, że stawia go w rzędzie trzech wielkich mężów bożych Starego Testamentu. Tak przeczytaliśmy w Ezechiela 14 rozdziale. Byli to Noe, Hiob, no i właśnie Daniel. Noe wytrwały w swoim świadectwie, Hiob wytrwały w swoim cierpieniu i Daniel wytrwały w postanowieniu. Tak? W 28 rozdziale zaś prorok Ezechiel mówi o wielkiej mądrości Daniela. To też przeczytaliśmy, 28 rozdział, drugi werset. Czy jesteś mądrzejszy jak Daniel? Takie słowa tam przeczytaliśmy. Oczywiście nie mówimy o mądrości samego Daniela, ale mądrości Bożej, która była właśnie w nim. Bóg przemawiał poprzez Daniela. Warto również zauważyć, że Pismo Święte wymienia trzy osoby noszące imię Daniel i nie chodzi tutaj o tą samą osobę. A więc pierwszą osobą, która miała na imię Daniel, którą opisuje Biblia, to drugi syn króla Dawida, Królewicz, o którym czytamy w pierwszej księdze Kronik, w trzecim rozdziale, w pierwszym wersecie. Drugą osobą noszącą imię Daniel w Biblii to syn kapłana Itamara, kapłan. Czytamy o nim w Ezdrasza, 8 rozdział, 1-2 werset, oraz w księdze Nehemiasza, 10 rozdziale, w wersecie 7.
Natomiast jeżeli mówimy o proroku Danielu już, to właśnie Daniel, prorok, autor księgi, którą się zajmujemy, Daniela 1.1, mądry prorok, Ezechiela 28.2. Jeśli chodzi o dwór babiloński, to na dworze króla Nebukadnesara albo Nabuchodonozora Daniel zajmował bardzo wysokie stanowisko. Na dzień dzisiejszy moglibyśmy go przyrównać do premiera. Czytamy o tym na przykład Daniela. Zobaczmy w drugim rozdziale. Oczywiście nie była to byle jaki powód, ale z racji na to, że Daniel objawił znaczenie snu Nebukadnesara, tak? Który zapomniał ten sen, nikt z jego magów nie był w stanie go wyjaśnić. Za to król Nebukadnesar tak wysoce wywyższył na dworze babilońskim Daniela. Księga Daniela, 2 rozdział, 48 werset. Potem król wyniósł Daniela, czyli tak, w jego pozycji wyniósł go do góry, dał mu wiele wielkich darów, powierzył mu władzę nad całą prowincją babilońską, uczynił go naczelnym zwierzchnikiem wszystkich mędrców babilońskich. Tak, więc taką pozycję w Babilonie zajmował Daniel. Król natomiast Belsazar, czyli syn króla Nebukadnesara, wyniósł Daniela na trzecie miejsce w królestwie. To Daniela 5 rozdział, a werset 29. Daniela 5, 29. Wtedy Belszazar powiedział i odziano Daniela w purpurę i złoty łańcuch. Włożono mu na szyję i głoszono o nim, że jako trzeci, tak, w królestwie ma być rządzącym właśnie w królestwie babilońskim. Natomiast na dworze Dariusza Daniel znów piastował stanowisko, możemy powiedzieć, premiera, tak? Już po podbiciu Babilonu przez Medów. Daniela 6 rozdział, werset od 1 do 4, a Dariusz, Med, objął królestwo mając 62 lata, tak? Podbili Babilon, a więc władzę nad Babilonem przejął król Medo, tak? Medów, mając 62 lata, Dariusz. Dariusz uznał za właściwe, powołał nad królestwem 120 satrapów, którzy mieli być nad całym królestwem. Zaraz, ile tego mam przeczytać? Nad nim ustanowił trzech ministrów, z których jednym był Daniel, a więc minister albo, tak, możemy tak powiedzieć, przed którymi satrapowie ci mieli zdawać sprawę, aby król nie ponosił szkody. Wtedy też okazało się, że Daniel wyróżniał się wśród ministrów i satrapów, ponieważ był w nim nadzwyczajny duch i król zamierzał ustanowić go nad całym królestwem. Więc Daniel, mając ważne i wysokie stanowisko, mógł przed całym dworem królewskim składać świadectwo o żywym i prawdziwym Bogu. Tak czytamy o tym w księdze Daniela w 2 rozdziale. A więc nie bez powodu, albo nieprzypadkowo, Daniel, można powiedzieć, jak najbardziej zaprosił, pośrednictwem Boga otrzymał tak wysoką pozycję. Mógł na przykład głosić to, co mówił. 2 rozdział 20-22 i odezwał się Daniel tymi słowy. Niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na wieki, ponieważ mądrość i moc należą do Niego. On zmienia okresy i czasy, strąca królów i ustanawia królów. Daje mądrość mądrym i poznanie znającym rozum. On odsłania to, co głębokie i ukryte. Wie, co jest w ciemnościach, przy Nim mieszka światło. Chciałbym wspomnieć jeszcze o bardzo ważnej rzeczy. Prorocy Boży, to właśnie prorocy Boży, których czytamy, m.in. Daniel. Prorok Boży nie mówił nic od siebie. Nie miał jakichś cudownych snów, które każdej nocy trzymywał i je tłumaczył. Prorok zawsze był tym, który otrzymywał Słowo Boże. Dla i miało to zawsze związek z narodem izraelskim. Są to słowa, które zostały również spisane dla naszego pożytku, zostały spisane również mówiąc o całej drodze historii przyszłej narodu izraelskiego aż do jego
przebudzenia się i nawrócenia się resztki Izraela pod koniec wielkiego ucisku. To są prorocy. Bóg przychodzi, przemawia, idzie prorok i mówi do całego ludu, narodu, albo idzie w niewolę, tam odgrywa swoją ważną rolę, tak Daniel. Natomiast prorokami nie są ci, którzy dzisiaj śnią swoje sny, idą po lesie, idą po mieście i mówią, że Pan im dał takie sny. To są kłamcy, to nie są proroctwa. Oczywiście jest możliwe, że Bóg daje w śnie pewne komuś objawienie. Daje pewien sen, który jest, ale uwaga, dla Niego. Słowo Boże, trzeba pamiętać, jest spisane. Ono jest zamknięte. Nic, jak Słowo Boże mówi do Niego, nie dodawaj i nie odejmuj, a więc Bóg już nie pobudza proroków, by coś tam prorokowali, bo wszystko jest spisane w Słowie Bożym. Jeżeli masz jakiś sen, który jest dla Ciebie, to jeszcze raz, on jest dla Ciebie. Dla Twojego pożytku, możesz go nie rozumieć, może wyjaśnić się on w dalszej części treści Twojego życia. Nie musisz szukać wyjaśnienia, nie musisz szukać Bóg wie tam czego. Jeżeli tak jest, jest to sen dla Ciebie, nie po to, byś trąbił, byś odciągał od Słowa Bożego ludzi. Bo coś Ci się tam przyśniło, ktoś mówi, widziałem, jak przychodzi Pan. No to pięknie, o tym opisuje Słowo Boże. Słowo Boże mówi nam o drugim przyjściu Pana, a wcześniej mówi o pochwyceniu Kościoła. Nic nowego Ci się nie przyśniło. Nie ma co szukać znaczenia w naszych snach. Jeżeli masz takie sny, myślisz, że są od Boga, zachowaj je dla siebie. Byś się nie okazał kłamcą, byś nie odsuwał od ludzi, od Słowa Bożego, bo dzisiaj kreują się ruchy chrześcijańskie, kreują swoje strony, prorocze objawienia dla ludu Bożego, oblubnicy i tak dalej, i każdy tam ładuje swoje sny. Słowo Boże jest kompletne. Ci ludzie najczęściej nie mają pojęcia o głębokości proroc biblijnych. Ich nie zgłębiają, nie wykładają znaczenia ich po prostu treści, tak? Łącząc księgi biblijne z sobą, ale mówią o swoich snach. Zazwyczaj jest to, idę po lesie, idę tam i tam. Jakże bardzo błędne i złudne jest coś takiego. Chcemy to podkreślić. Prorocy. Ostatnim proroku, który mówił Chrystus, był Jan Chrzciciel. Tak? Natomiast jeżeli masz jakąkolwiek wykładnię, uważasz, że jest to od Boga, nikt tego nie podważa, ale zachowaj tą myśl dla siebie. Jeżeli ona jest dla ciebie, a nie jest ona do ostrzegania ludu Bożego. Dlatego, że jeszcze raz, Słowo Boże jest skompletowane. Niczego do niego nie dodawaj. Niczego nie odejmuj. Bóg zamknął tą księgę, uważając, że jest ona kompletna. Mówimy o Bogu. Mówimy o istocie najwyższej, naszym Bogu, którą niczym nie zapomina, by to potem dodawać jakiemuś albo komuś w jego snach. Cel powstania Księgi Daniela. Z tej księgi dowiadujemy się, jakie były cele jej powstania. Między innymi, czy pierwszy powód, to pocieszenie zniewolonego narodu izraelskiego. Do czasu niewoli babilońskiej prorocy ostrzegali swój naród przed odstępstwem i bałwochwalstwem, zapowiadając tym samym Boży sąd, jeżeli nie zaprzestaną bałwochwalstwa, jeżeli nie zaprzestaną odstępstwa od Boga. Tutaj mamy przykłady Izajasza, rozdziału od 1 do 39. Mamy ostrzeżenia, co się stanie z narodem izraelskim, jeżeli nie przestanie. To samo Księga Ezdrasza, rozdziału od 1 do 24. Natomiast w czasie już niewoli Babilonu poselstwo sądu i kary ustępuje miejsca zwiastowaniu nadziei i pociechy. Aby zachować nieszczęsnych wygnańców od całkowitego załamania. To znowu na przykład Księga Izajasza, rozdziały od 40 po 66. Albo Księga Ezechiela, wersety od 38 po 48. Także w okresie ciemnych, ponurych dni wygnania Izraela, kiedy miasto i świątynia znajdowały się już w gruzach, Bóg posyła swą pociechę przez proroków Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i właśnie Daniela. Czterech głównych proroków. Księga Daniela stanowi niewyczerpaną skarbnicę obietnic Boga wielkiego, wszechmocnego i suwerennego. Jest jedną z ksiąg odsłaniających wszechstronne i potężne działanie opatrzności Bożej. Jak czytamy w Słowie Bożym, Jego władza,
jest władzą wieczną. Według swojej woli postępuje z wojskiem niebieskim i z mieszkańcami ziemi. Nie ma takiego, ani jednego nad Bogiem, kto by go powstrzymał, by powstrzymał jego rękę i powiedział mu, co czynisz. Słowa dodane czy zespolone przeze mnie, między innymi z Księgi Daniela, 4 rozdział, 31-32 werset. Tymi słowami wychwalał Boga poniżony król Nebukadnesar, kiedy uznał wielkość, przewładzę i suwerenność Boga Jahwe. Czytamy tak. A przy końcu tych dni ja, Nebukadnesar, kiedy wprowadził go Bóg w 7-letnie szaleństwo, że żył jak zwierz i karmił się trawą w lesie, po 7 latach wrócił mu umysł, podniósł się i pierwsze słowa, które powiedział. Jeszcze raz. Przy końcu tych dni ja, Nebukadnesar, podniosłem moje oko ku niebu i powrócił mi rozum i błogosławiłem Najwyższego i wielbiłem i chwaliłem żyjącego wiecznie, gdyż jego władza jest władzą wieczną. Mówi to dumny babiloński król. Jego królestwo z pokolenia w pokolenie. A wszyscy mieszkańcy ziemi uważani są za nic. Według swojej woli postępuje z wojskiem niebios i z mieszkańcami ziemi. Nie ma, kto by powstrzymał jego rękę i powiedział mu, co czynisz. To słowa babilońskiego króla Nebukadnesara. Pogański król, który oddał chwałę i cześć Bogu Jahwe. Dalej możemy powiedzieć o powodzie drugim, dlaczego została spisana Księga Daniela. To objawienie tajemnicy czasów pogan i przyszłych wydarzeń. Niewierność Izraela wobec Boga stała się przyczyną wielkiej, wielkiej tragedii i upadku tego narodu. Najpierw nastąpiło podzielenie królestwa na północne, czyli izraelskie, i to już wspomniałem, i południowe, judzkie. Było to w roku 930 przed Chrystusem. Wtedy naród, jeszcze raz, izraelski podzielił się na królestwo izraelskie i judzkie. 930 rok przed Chrystusem. Północne królestwo Izraela zostało uprowadzone do niewoli asyryjskiej w 722 roku przed Chrystusem. Południowe zaś, czyli Juda, do niewoli babilońskiej w 606 roku. Punktem kulminacyjnym tych tragicznych wydarzeń było zburzenie Jerozolimy i świątyni w 586 roku. Jak sobie powiedzieliśmy już, Izrael poszedł do niewoli na wygnanie, na długotrwałą tułaczkę. W ten sposób Bóg dał do zrozumienia Izraelowi, że swoją działalność przenosi z Izraela, uwaga, na pogańskie narody. Spełniając swoje dawno wypowiedziane słowa, które możemy znaleźć w drugiej księdze Kronik. Zobaczmy, pamiętajmy, że to nie jest tak, że narodem wybranym był Izrael, a potem narodem wybranym były jakieś inne narody. No nie, Bóg jedynie posłużył się nimi, tak, kiedy naród izraelski był w niewoli, po to, by spełniły jego wolę, jego zamiar dalej w związku z Izraelem. Druga księga Kronik, 15 rozdział, werset 2. Wyszedł więc naprzeciw Asy i powiedział do niego, słuchajcie mnie, Aso, cała Juda i Beniaminie. Jahwe będzie z wami, gdy wy będziecie z nim, a jeśli będziecie go szukać, pozwoli wam się znaleźć. Lecz jeśli go opuścicie, i on was opuści. Dokładnie to zapowiedział Bóg i dokładnie to zrobił z tym narodem. W Ozeasza, w proroctwie Ozeasza, w 3 rozdziale, w 4 wersecie czytamy słowa, gdyż synowie Izraela będą przez dłuższy czas bez króla, bez księcia i bez ofiary. To znowu zapowiedź niewoli babilońskiej. Ten stan odstawienia Izraela na drugi plan będzie trwał dopóki się nie nawrócą do jedynego i prawdziwego Boga w Panu Jezusie Chrystusie. Dlatego, że wiemy, że z niewoli babilońskiej w końcu naród izraelski został przywrócony. Można powiedzieć, dostał drugą szansę. Jednak popadł w to samo, w odstępstwo, w oddalenie się od Boga poprzez znowu
czy w rezultacie wojska rzymskie zniszczyły Jerozolimę, zniszczyły świątynię, a naród izraelski został wzięty w niewolę, naród przestał istnieć aż do roku 1948, kiedy znowu powstało państwo Izrael. Jest to kolejna rzecz, ostatnia już wzmianka o Izraelu w Słowie Bożym, kiedy resztka tego narodu się nawróci. A więc właśnie, to jest czas, kiedy Izrael musi nawrócić się do jedynego prawdziwego Boga w Panu Jezusie Chrystusie. Zgodnie ze Słowem Pańskim, wypowiedzianym przez Ozeasza, znowu w 5 wersecie tego 3 rozdziału, potem synowie Izraela się nawrócą. Jest to słowo prorocze. Znów będą szukać Pana, swojego Boga i Dawida, swojego króla. Dawid już nie żyje, ale Jezus Chrystus jest potomkiem Dawida, tak? Będą szukać Chrystusa i w dniach ostatecznych, to jest bardzo ważne, tak? A więc to proroctwo z Ozeasza również dotyczy nawrócenia się Izraela do Jezusa Chrystusa w dniach ostatecznych, czyli na koniec wielkiego cisku. Z bojaźnią zwrócą się do Pana i Jego dobroci. Natomiast Jezus sam w swoim proroctwie przekazał tą samą myśl. Tak, oczywiście Jezus był również prorokiem, przedstawiał nam proroctwa, tak? Niejednokrotnie za życia na ziemi, jak i już z nieba, kiedy objawił, co się ma stać apostołowi Janowi w Księdze Objawienia. Mateusza, 23 rozdział, 39 werset. To są słowa prorocze o Izraelu, Pana Jezusa Chrystusa. Bo mówię wam, do Izraela mówiąc, na pewno mnie nie zobaczycie, aż powiecie, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. W momencie, kiedy Izrael, ta resztka, uzna Pana Jezusa Chrystusa, znowu Go zobaczą. Wtedy Chrystus przyjdzie swoim kościołem, swoją oblubienicą na ziemię. Tchnieniem swoich ust zniszczy Antychrysta. Mówimy tutaj o drugim przyjściu na ziemię Pana Jezusa Chrystusa, gdzie zapanuje tysiącletnie królestwo mesjańskie. To jest dokładnie to proroctwo. Od zburzenia świątyni w 586 roku przed Chrystusem nastały czasy pogan, o których mówi nam Słowo Boże, chociażby w Łukasza w 21 rozdziale, w 24 wersecie, Pan Jezus Chrystus powiedział, i padną od ostrza miecza, zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów, a Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan. A więc w momencie, kiedy Bóg odrzucił Izrael, nastały tak zwane czasy pogan. Księga Daniela właśnie odsłania nam tajemnicę czasów pogan. Ukazuje, co za pomocą pięciu ważnych, albo ukazuje to za pomocą pięciu ważnych i interesujących nas wizji prorockich. I oto one, wizja posągu, rozdział 2 Księgi Daniela, wizja czterech bestii, rozdział 7, o czwartej bestii czytamy w Księdze Objawienia. Wizja barana i kozła, rozdział 8 Księgi Daniela, o tym wszystkim będziemy mówić i rozważać kolejno. Wizja 70 tygodni, to rozdział 9 Księgi Daniela, jak i wizja przyszłych wydarzeń. To, co się jeszcze nie wypełniło, dlatego Bóg powiedział Danielowi, nie pieczętuj tych słów, tak? Ale zostaw je, bo czas dla nich jest wyznaczony. Daniel nie rozumiał tych rzeczy. Bóg powiedział, że dopiero w czasach ostatecznych wielu będzie przebiegać i wzrośnie poznanie. Tak? Dzisiaj mamy Księgę Objawienia, dlatego to nie jest tak, że my mamy jakieś większe poznanie, tak? Tylko żyjemy już w tych czasach. Mamy objawienie Jezusa Chrystusa dane apostołowi Janowi w Księdze Objawienia albo Apokalipsie. I te, jak gdyby dwie księgi, jak najbardziej są sobą synchronizowane. A więc 10 do 12 rozdziału to jest Księgi Daniela, to jest wizja przyszłych wydarzeń. Warto wspomnieć, że w 2 i 7 rozdziale Księgi Daniela opisana została biblijna panorama dziejów od czasów panowania Babilonii aż do tysiącletniego królestwa, moi drodzy, czyli Księga Daniela obejmuje w swym opisie okres 3,5 tysiąca lat. Tak? Księga Daniela w swoim opisie traktuje i daje nam informacje dotyczące okresu 3,5 tysiąca lat.
Dalej, dlaczego Księga Daniela została spisana? Trzeci powód. Historia świata toczy się wokół dziejów ludu Bożego. Mówimy tutaj jeszcze raz o Izraelu, naród izraelski. Dlatego wspomniałem o tym na początku. Bardzo częsty błąd, który popełniają wierzący, mieszanie grupy ludzi. Jeszcze raz, Księga Daniela została spisana dla Żydów, mówi o Żydach, chociaż w swoich końcowych rozdziałach dotyczy naszych czasów, ale wciąż opisuje wydarzenia w stosunku co do narodu prawdziwego, fizycznego, izraelskiego. A więc dla wykonania swoich planów i wyroków Bóg powoływał, gdy już naród izraelski był odrzucony, był w niewoli, Bóg powoływał do istnienia wielkie imperia, które działały jako jego pomazaniec, czyli nie, że było mu oddane, tylko Bóg posługiwał się tymi mocarstwami, by osiągnąć swoje cele, swoje zamierzenie. O tym chcemy pamiętać. Na czele ich stawiał wybranych królów, nazywając ich swoimi sługami. Przykład Nabukadnesara już przeczytaliśmy, chociaż był pogańskim królem, Bóg nazwał go swoim sługą. Tak samo czytamy w Izajasza 44:26, Jeremiasza 25, rozdział 9, werset, Jeremiasza 27, rozdział 6, werset, Jeremiasza 43, rozdział 10, werset i nazwanie ich, dlaczego mówię, pomazańcami, również Izajasza 45, rozdział, werset 1. Na podstawie Słowa Bożego możemy stwierdzić, że każde imperium, które następowało po sobie od Babilonu, miało ściśle wyznaczone zadanie do wykonania i każde z nich miało związek, uwaga, z historią narodu wybranego. A więc cały czas dotyczy to narodu izraelskiego. Tak? W związku z tym warto przytoczyć kilka szczegółów mocarstwa, które Bóg wykorzystywał dla swojej woli. Na początku Egipt. Egipt był mocarstwem od XVI do XII wieku przed Chrystusem, czyli lata 1570, lata 1150, a więc w czasie, gdy Izrael przebywał przez 430 lat w Egipcie. Tak? Pamiętamy, że przed Babilonem, jeszcze w niewoli, Izrael był w niewoli egipskiej. To chociażby Księga Wyjścia, 12 rozdział 40-41 werset, gdzie czytamy dokładnie, że naród izraelski przebywał w niewoli egipskiej 430 lat. Zadaniem więc Egiptu było wychowanie skłóconych. Mówi nam o tym Księga Rodzaju, 35 rozdział, 24 werset. Niezorganizowanych, koczowniczych plemion hebrajskich w naród prężny, pracowity, posłuszny i zdyscyplinowany. Księga Wyjścia, 1 rozdział, wersety od 11 do 14. Faraonowi zaś, królowi Egiptu, Bóg powiedział mocne i władcze słowa. Jak czytamy w Księdze Wyjścia 9:16, Bóg mówi do Faraona: na to cię zbudziłem, aby okazać moc swoją na tobie i aby rozsławiono moje imię po całej ziemi. Krótko mówiąc, Egipt był pedagogiem pierwotnego syna, jak nazywa Izrael Bóg. To Księga Wyjścia, 4 rozdział, 22, 23 werset. Oczywiście w sensie przenośnym. Kolejne mocarstwo, którym posłużył się Bóg, to Asyria. Była mocarstwem w okresie od 885 do 612 roku przed Chrystusem. Zadaniem jej było położenie kresu bałwochwalstwa w północnym królestwie, czyli Izrael, nie Juda, tak? Północne królestwo oraz uprowadzenie Izraela północnego, jeszcze raz mówimy o tym, nie Judy, do niewoli. Miało to miejsce w latach 734-721 przed Chrystusem. Mówi nam o tym chociażby druga Księga Królów, 17 rozdział, wersety od 6 po 23. Bóg nazwał Asyrię laską swego gniewu i rózgą swej zawziętości. Izajasza w 10 rozdziale, wersecie 5. Kolejne mocarstwo, o którym teraz mówimy, którym posłużył się Bóg, to Babilonia. Była mocarstwem w latach 606 do 539 przed Chrystusem, a zatem w okresie, tak widzieliśmy sobie, pobytu Judejczyków w niewoli babilońskiej, trwającej 70 lat. Jeremiasza 25, rozdział, wersety od 8 do 11.
Babilonia stała się batem smagającym Judejczyków za ich grzechy. Tak czytamy w 1 Kronik 9:1. Pismo Święte nazwało Babilonię mieczem w Ezechiela 21:24, młotem w Jeremiasza 50:23, zgrozą w Jeremiasza 50:23, przedmiotem grozy Jeremiasz 51:41, rózgą gniewu Bożego to Izajasz 14, wersety 5 i 6 i najsroższym spośród narodów to Ezechiela 30, rozdział, werset 11. Kolejne, następne mocarstwo, które podbiło Babilonię, które wykorzystał Bóg dla swojej chwały i swojej woli, to Medo-Persja. Tak, połączenie Medów z Persją dało królestwo Medo-Persów. Niezwykle interesujące są relacje Pisma Świętego o Bożych planach związanych z Medo-Persją. Otóż Medo-Persja panowała w latach 539 do 331 przed Chrystusem, po, tak jak powiedziałem, zdobyciu Babilonu. O tym zdobyciu czytamy chociażby w Księdze Daniela, 5 rozdział, 30 werset, albo 6 rozdział Daniela, werset 1. Pierwszym królem imperium był Dariusz Med, zwany Dariuszem Medem. 539 rok do 529 panował 10 lat, który do wszystkich narodów swego państwa wydał dekret, chociaż był poganinem, aby czciły jedynego Boga i bały się Boga Daniela. Czytamy o tym Daniela w 6 rozdziale. Zobaczmy. Daniela 6 rozdział, wersety 27 i 28. Został przeze mnie ustanowiony przepis, mówi Daniel, Dariusz Med. Wyżej o nim czytamy, może od 26. Potem król Dariusz, tak, napisał do wszystkich ludów, narodów, języków mieszkających na całej ziemi: pokój niech wam się pomnaża. Został przeze mnie ustanowiony przepis, że na całym obszarze mojego królestwa należy drżeć i bać się Boga Daniela. On bowiem jest Bogiem żywym i trwa na wieki, a jego królestwo jest niezniszczalne i władza jego do końca. On wybawia i ratuje i czyni znaki i cuda na niebie i na ziemi. On jest też tym, który wyratował Daniela z mocy lwów. Król Dariusz, widząc, co się stało z Danielem, że przeżył w jamie głodnych lwów, został uwolniony. Ci, którzy podły plan uknuli, zostali wrzuceni do tej samej jamy i jeszcze nie spadli na same dno, a zostali rozszarpani przez te lwy w powietrzu. Natomiast Daniel przeżył całą noc, król Dariusz rano go zobaczył i potem wypowiedział te słowa. Amen. Wspaniałe świadectwo. Największym władcą jednak imperium Medo-Persów był Cyrus, który panował w latach 539 do 530. O jego imieniu, oczywiście przed Chrystusem, o jego imieniu i działalności prorokował Izajasz, uwaga, 100 lat przed narodzeniem Cyrusa. Dlatego Cyrus, podbijając Babilon i gdy przyniesiono mu księgi, zwoje stare, żydowskie, przeczytał sam o sobie. Był po prostu tym, wiecie, zachwycony, przerażony i wydał dekret o odbudowie, w wypuszczeniu narodu izraelskiego, dekret o odbudowie świątyni. Dał wszelkie, jak to się mówi, no, rzeczy, które były konieczne do odbudowy, tak? Bo przeczytał o tym, przeczytał o sobie. Bóg nazywa właśnie Cyrusa z imienia swoim pomazańcem. Zobaczmy, Izajasza, mówimy tutaj o 100 lat. 100 lat przed narodzeniem się Cyrusa zostały napisane takie słowa proroczo. Izajasza 45:1. Tak mówi Jahwe do swego pomazańca, do Cyrusa, którego ująłem za prawicę, aby zgnieść przed nim narody i rozpiąć biodra królów, aby otworzyć przed nim wrota i aby bramy nie były zamknięte. Co więcej, całe proroctwo opowiada o tym, że Babilon zostawi wrota otwarte. Rzeczywiście tak się stało, że był wielki bal, świętowanie poprzez króla. Wynieśli jak gdyby na tą ucztę skarby ze świątyni jeruzalemskiej, pito z niej i tak dalej. Pojawiły się te słowa
znane nam, pisane palcem Bożym, mene, mene, tekel, uparsim, które właśnie mówiły, i to proroctwo mówiło, że odprowadzą bieg rzeki Medo-Persowie, że dojdą do niezdobitego przez nikogo wcześniej Babilonu, a bramy zostaną otwarte. A więc Babilon był tak pewny swojej potędze, że podczas tej imprezy, tego balu, nawet zostały otwarte wrota. I w ten sposób bez problemu Medowie za pośrednictwem Cyrusa weszli, podbili Babilon. Ale jeszcze raz, 100 lat przed narodzeniem Cyrusa, to proroctwo o nim imiennie zostało spisane i o tym przeczytał sam Cyrus, gdy już podbili Babilon. Więc Bóg nazywa go swoim pomazańcem, Izajasza 45:1, swoim sługą, Izajasza 44:26, swoim pasterzem, który wykona całkowicie jego wolę, to Izajasza 44, rozdział 28, werset. Bóg nazywa go ptakiem drapieżnym ze wschodu, który wykona Boży zamysł, to Izajasza 46:11. Bóg nazywa go swoim wybrańcem, w Jeremiasza 50, rozdział 34, werset. I co najciekawsze, tym, którego Pan miłuje, to Izajasza 48, rozdział 11, werset. Jest to zadziwiające, że pogański król Cyrus został Bożym pomazańcem, aby wykonać Boży plan, Boży zamysł i Bożą wolę. Mianowicie wypuści Cyrus pojmanych na wolność za darmo, bez okupu, nawet to zostało przepowiedziane w Izajasza 45:13, oraz odbuduje świątynię, nie tylko wypuści naród izraelski, ale wyda dekret, wyda materiały do odbudowy świątyni i Jeruzalem. Tak? To również po co czytamy w Izajasza 44:28, 2 Księdze Kronik, 36 rozdział, 22-23 werset, czy w Księdze Ezrasza, 1 rozdział od 1 do 4. I dokładnie tak się stało. Cyrus przeczytał o sobie i dokładnie to zrobił, co Bóg zapowiedział w proroctwach. Kolejne mocarstwo, którym posłużył się Bóg, to Grecja. Ciekawą pozycję w Bożej ekonomii, możemy powiedzieć, zbawienia zajmowało Imperium Greckie, zwane również mocarstwem czy królestwem macedońskim. Macedończycy to Grecy. Powstało w roku 331 przed Chrystusem, po złamaniu, czyli podbiciu teraz potęgi państwa Medo-Persów. Największym wodzem mocarstwa greckiego był znany nam Aleksander Wielki, który panował w latach 336-323 przed Chrystusem. Jego imperium zostało ukazane w Księdze Daniela w obrazie, jeśli chodzi o bestie czy zwierzęta, czteroskrzydłego lamparta. Będziemy o tym wszystkim mówić, ale już krótko można dodać. To rozdział 7 Księgi Daniela, ale i też wielkiego kozła, Grecja, rozdział 8, i bohaterskiego króla, to Daniela 11:3. A także został opisany u innych proroków, Izajasza 23 rozdział, czy też Ezechiela 26 rozdział i Zachariasza 9 rozdział, wersety od 1 do 8. Dzięki potężnej mocy i wspaniałej strategii w ciągu niespełna 10 lat Aleksander Wielki podbił cały ówczesny świat aż po Indie. W całym swym królestwie wprowadził kulturę grecką i grecki język helenistyczny. W ten sposób stworzył podstawy do powstania najstarszego przekładu Starego Testamentu na język grecki, tak zwaną Septuagintę, oraz przygotował grunt i podstawy rozwoju języka Nowego Testamentu, który, jak wiemy, został spisany w Grece. Kolejne mocarstwo, którym posłużył się Bóg po mocarstwie greckim, to oczywiście Rzym. To już ostatnie mocarstwo. Imperium Rzymskie było szczególnym mocarstwem, które odegrało doniosłą rolę w Bożej ekonomii zbawienia. Było kierowane żelazną ręką i charakteryzowało się surową dyscypliną i rygorystycznym prawem wizji zwierzęcia, które miażdżyło wszystko swoimi nogami. Grecko-rzymski świat antyczny posługiwał się językiem greckim, jednym wspólnym językiem kultury całego imperium, co ułatwiało głoszenie Ewangelii i rozpowszechnianie pism Nowego Testamentu. Takie czynniki jak prawo rzymskie, połączony świat polityczno-gospodarczy, doskonałe szlaki komunikacyjne oraz obywatelstwo rzymskie łączyły ludzi
gwarantowały całkowitą swobodę poruszania się na terenie całego imperium, bez paszportów, bez wiz, ceł. Wiemy, jak wykorzystywał to apostoł Paweł, tak? Kiedy ci, którzy go pojmali, jaki strach na nich padł, gdy się dowiedzieli na przykład, że Paweł ma obywatelstwo rzymskie. Nie było żadnych ograniczeń, jeżeli ktoś był obywatelem Rzymu. Nie bez znaczenia był panujący powszechnie pokój rzymski, tak zwany Pax Romana, w czasie którego narodził się nasz Pan Jezus Chrystus, został założony pierwszy zbór i powstał zbiór pism Nowego Testamentu, przygotowane tak przez państwo rzymskie podłoże i warunki przyczyniły się do rozkrzewienia Ewangelii na cały ówczesny świat w ciągu jednej generacji. Chociaż oczywiście to imperium rozpadło się, dziś nie istnieje, to jednak w niedalekiej przyszłości, jak już mówiliśmy, księdza objawienia, w czasie wielkiego ucisku odegra niezwykle ważną, pierwszoplanową rolę. W 17 rozdziale Księgi Objawienia Pan Jezus Chrystus wyjaśnił, że Imperium Rzymskie było, że go nie ma, ale znowu wyjdzie z otchłani. To 17 rozdział Objawienia, 8 werset. I będzie dopóty panować, aż wypełnią się wyroki Boże. To Objawienie, 17 rozdział, 17 werset. Reasumując, możemy stwierdzić, że działalność wielkich imperiów starożytnych była łożyskiem, którym płynęła rzeka wydarzeń Bożej ekonomii zbawienia, a lud Boży, zarówno staro, jak i nowotestamentowy, nie był, jak mniemano, marginesem czy zbędnym balastem historii, nie był zakałą, kłodą u nogi lub czymś w tym rodzaju, ale był osią, wokół której toczyły się wszystkie wydarzenia dziejowe. Oczywiście za pośrednictwem Boga. Bóg potwierdził to nad wszelką wątpliwość, na przykład mówiąc o Izraelu w Zachariasza w 2 rozdziale 12 wersecie. Kto was dotyka, dotyka źrenicy mego oka. Czy Zachariasza 2,9. I ja, mówi Pan, będę o Izraelu, będę jego murem ognistym wokoło i będę chwałą pośród niego. Natomiast Daniela 4,14 czytamy, a to w tym celu, aby żyjący poznali, że Najwyższy ma moc nad królestwem ludzkim. Daje je komu chce. Może nad nim ustanowić najuniżejszego z ludzi. Czwarty powód spisania Księgi Daniela to to, by kierować, by pokazać, że suwerenny Bóg kieruje losami świata. Księga Daniela w niezwykle wyraźny i plastyczny sposób ukazuje, że wszechmocny Bóg stworzył niebiosa i ziemię i cały wszechświat. I zrobił to po to, by nie pozostawić człowieka, by nie pozostawić ludzkości własnemu losowi, chociaż od niego odszedł. Nie pozostawił jej przypadkowemu biegowi, nie wycofał się bezkresne przestrzenie kosmosu, spisując, można powiedzieć, w przenośni albo dosłownie, mieszkańców Ziemi na straty, radźcie sobie sami. Tak, jak to twierdziło wiele osób, nawet filozoficzno-racjonalistyczny pogląd miał miejsce, religijny, pod nazwą deizm, który pochodził z XVII wieku z Anglii. Właśnie mówili coś takiego na temat Boga. Księga Daniela niezbicie jednak mówi, że Bóg w najdrobniejszych szczegółach od początku do końca kieruje losami świata. Trzeba pamiętać, że po pierwsze suwerenny Bóg posiada wszelką mądrość i moc i może jej udzielić komu chce, albo odebrać ją komu chce. To na przykład Księga Daniela, 2 rozdział, wersety od 20 po 23, 37 i 38 werset. Po drugie, chcemy pamiętać, studiując Księgę Daniela, że suwerenny Bóg objawia tajemnice wybranym swoim sługom. To znowu Daniela 2, 2 rozdział, 22, 23, 27, 28 i 47 werset. Po trzecie, suwerenny Bóg ma władzę nad królestwem ludzkim, jak czytaliśmy, daje je temu, komu chce. To jest wielka tajemnica, odsunięta tajemnica Księgi Daniela,
gdzie czytamy chociażby w drugim rozdziale, w 21 wersecie, on utrąca królów i ustanawia królów, tak? Więc tu Bóg decyduje, czy dopuszcza pewne rzeczy, bądź wręcz powoduje, by miały miejsce w jego zamierzeniu. Po czwarte, suwerenny Bóg objawia, że jego władza jest władzą wieczną, niezmienną, a jego królestwo w odniesieniu do królestw ludzkich niezniszczalne. Jedne mocarstwa upadały, chociaż były potężne, musiały ustąpić miejsca innym, które też z czasem przemijały. Natomiast Boża władza i Boże królestwo jest nieprzemijające. Daniela, 2 rozdział, 44 werset. Jedno z najbardziej znanych cytatów Księgi Daniela, 2:44. Za dni tych królów Bóg niebios powoła królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, mówiąc o królestwie Jezusa Chrystusa. A królestwo to nie przejdzie na inny lud, rozbije, usunie wszystkie te królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. Wreszcie nasz suwerenny Bóg, analizując Księgę Daniela, możemy zobaczyć, że wszystkie czasy i pory położył swojej mocy, a więc, znaczy mówiąc, to Bóg decyduje o wydarzeniach świata, albo je dopuszcza, albo wręcz powoduje ku temu, by wypełniły się jego proroctwa, jego zamierzenia, jego wola. Pismo Święte mówi, że Bóg nie tylko kieruje losami każdego imperium, ale wyznacza jego czasy i granice panowania. Prorok Daniel w swojej modlitwie wyznał w 2 rozdziale Daniela, 21 wersecie, że Bóg zmienia czasy i pory ustanowione dla właśnie królestw. Królowi Babilońskiemu ogłosił w 5 rozdziale Daniela, 26-28 wersecie, że Bóg policzył dni twojego panowania i doprowadził je do końca. To w tym napisie mene, mene, tekel, upersim. Twoje królestwo będzie podzielone i oddane Medom i Persom. To samo zawyrokował prorok Jeremiasz w Księdze Jeremiasza w 50 rozdziale 31 wersecie. Napisał, że mówi Wszechmocny, Pan Zastępów, nadszedł twój dzień, czas, kiedy cię ukaże. A w rozdziale następnym Izajasza w 51, 13 wersecie czytamy: Ty, co mieszkasz nad wielką wodą, jesteś bogaty w skarby, oczywiście o Bogu, o Babilonie, nadszedł twój kres, nić twojego żywota przecięta. Natomiast w 7 rozdziale Księgi Daniela Daniel widzi 4 mocarstwa światowe. Mówimy na razie w skrócie, wstępie, później będziemy każdy rozdział analizować. Daniel widzi 4 mocarstwa światowe: Babilonię, Medopersję, Grecję i Rzym. Widzi, jak ostatnie zwierzę, które obrazuje Imperium Rzymskie, zostało zabite, zniszczone i spalone, i dodaje w 7 rozdziale 12 wersecie, że również pozostałym zwierzętom odebrano ich władzę, a długość ich życia była ograniczona do pewnego okresu i czasu. Że cały czas mówimy o działaniu Bożym. Dalej Daniel dodaje w 7 rozdziale 22 wersecie, że przyszedł sędziwy i odbył się sąd, i prawo zostało przyznane świętym Najwyższego, i nadszedł czas, że święci otrzymali królestwo. Podobnie opisuje tę kwestię w rozdziałach następnych, w 8 rozdziale 13, 14 wersecie, 9 rozdziale 27 wersecie, czy też w 11 rozdziale Daniela wersety 27, 35, 45. Podaję wam wiele i szereg wersetów dla każdego z was, jeżeli chcecie sobie je sprawdzić, zapisać i przeanalizować. Doskonale to również opisał apostoł Paweł w mowie na Areopagu. Te słowa możecie znaleźć w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale, 26 wersecie, że z jednego pnia, mówiąc o Bogu, wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, i teraz ustanowszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. Tak Bóg decyduje o tym, kto ma władzę, na jak długo, jakie mocarstwa po sobie następowały, pamiętamy, cały czas w odniesieniu do narodu
izraelskiego. Musimy o tym pamiętać, że to nie jest tak, że wiecie, Bóg tam sobie wybierał jakieś mocarstwa, one powstawały po sobie, że w tym kontekście mamy to rozumieć, że teraz no, Izrael był w Babilonie odrzucony, to Bóg jako sługę swojego uznał inne mocarstwo. No nie. To wszystko miało swoje wydarzenia, czas i porę po to, by naród izraelski był tam, gdzie miał być w zamierzeniu Boga. Tak? Tylko w tym kontekście. Oto Boże spojrzenie na czas, na granice panowania każdego imperium, a czyni to jedynie w tym celu Bóg, tak, aby żyjący poznali, że Najwyższy ma moc nad królestwem ludzkim. To Daniela 4, 14, 22, 29. Kolejny powód spisania Księgi Daniela, piąty powód, to to, że Bóg wysłuchuje, by nam pokazać, tak, co nam pokazuje ta księga, by pokazać, że Bóg wysłuchuje również modlitwy o rzeczy niemożliwe. Tak? Jeżeli ma to związek z Bożym zamierzeniem, jeżeli jest to zgodne z Jego wolą, Bóg odpowiada i czyni rzeczy niemożliwe. Księga Daniela opisuje życie wiary i modlitwy proroka Daniela oraz jego przyjaciół, tak? Szadracha, Meszacha, Abednego. W trzech rozdziałach tej księgi opisane są modlitwy Daniela, w drugim, szóstym i dziewiątym. Jest to więc księga, moi drodzy, która również uczy nas, by się modlić, tak? By trwać w modlitwach. 1/4 księgi została właśnie poświęcona modlitwie, moi drodzy. W rozdziale drugim Daniel wraz ze swymi przyjaciółmi modli się o rzecz niemożliwą. O objawienie i wyjaśnienie właśnie snu Nebukadnesara, którego król z chwilą obudzenia już nie pamiętał. Więc nie tylko mieli wyjaśnić sen królowi, ale król zapomniał ten sen. Nie mógł więc powiedzieć nawet, co mu się śniło. A więc doradcy króla Nebukadnesara, wróżbici, magowie, czarownicy nie byli w stanie wyjaśnić mu snu, nawet powiedzieć, co mu się śniło, przypomnieć. Daniel więc ze swoimi przyjaciółmi modli się do wszechmogącego i wszechwiedzącego Boga o objawienie snu, a Bóg modlitwy ich wysłuchał. Daniela, drugi rozdział, wersety od 16 do 19. A Daniel poszedł i prosił króla, aby dał mu czas, a przedstawi wykład królowi, jego snu. Potem poszedł Daniel do domu i przedstawił tę rzecz swoim przyjaciołom, Hananiaszowi, Miszaalowi i Azariaszowi, aby wyprosili sprzed oblicza Boga niebios miłosierdzie z powodu tej tajemnicy, żeby nie stracono Daniela i jego przyjaciół z pozostałymi mędrcami babilońskimi. 19. Wtedy Danielowi w nocnym widzeniu została objawiona tajemnica, za co Daniel wysławiał Boga niebios. Amen. W rozdziale 6 opisane Księgi Daniela jest opisane życie modlitwy Daniela. Czytamy, że w swoim górnym pokoju Daniel miał okna zawsze otwarte w stronę Jeruzalem i 3 razy dziennie modlił się do swego Boga, jak to zwykł dotąd czynić, jak czytamy w 6 rozdziale 11 wersecie, bez względu na okoliczności, przeszkody, trudności czy konsekwencje. Dzisiaj może zapominasz się pomodlić, może nie modlisz się rano, może nie modlisz się przed snem, może nie pamiętasz, kiedy się ostatnio modliłeś, może nie wiesz, o co się modliłeś. Daniel modlił się 3 razy dziennie, regularnie w stronę Jerozolimy, przy otwartym oknie, gdzie go wszyscy widzieli, nie w sensie, by się pokazywać, ale był to jego zwyczaj. Nawet gdy wyszedł dekret, że jeżeli ktoś tak będzie czynił, zostanie wrzucony do jamy lwów. Daniel nigdy nie przestał się modlić. Jaki przykład jest tutaj dla nas, kochani? Jak wiemy, Daniel został rzucony za to do jamy lwów, którym jednak Bóg zamknął paszczę. A jak powiedziałem, ci, którzy ten spisek uknuli, gdy król Dariusz w końcu zobaczył, co się stało, zobaczył, że Daniel przeżył, rzucił tych wszystkich, którzy to uknuli i jeszcze nie spadli na dno tej jamy, a już zostali rozszarpani przez te lwy. Jaka nauka dla nas, by trwać w modlitwie w każdym momencie naszego życia, w każdym dniu padać przed Bogiem i uzależniać nasze życie
nasze problemy, naszą drogę od modlitwy, od rozmowy z Bogiem. Jest to bardzo ważne, kochani, między innymi do tego pobudza nas Księga Daniela, przykład samego Daniela. Dalej, rozdział 9 Księgi Daniela odsłania nam tajemnicę działania Słowa Bożego w sercu Daniela. To 9 rozdział, 2, 3 werset ujawnia okoliczności zanoszenia do Boga modlitwy przyczynnej i błagalnej. Co ciekawe, w trzech księgach Biblii, w 9 rozdziałach, mamy opis modlitwy pokutnej. Jeśli mówimy o prorokach starotestamentowych, jest to księga Ezdrasza, 9 rozdział, modlitwa Ezdrasza pokutna, księdze Nehemiasza, 9 rozdziale, modlitwa Żydów oraz księga Daniela, 9 rozdział, modlitwa Daniela. Na skutek modlitwy, którą mamy opisaną w rozdziale 9, Bóg objawił Danielowi tajemnicę czy proroctwo mówiące o 70 tygodniach, które jest tak bardzo ważne, które zapowiadało, co się stanie, zapowiadało przyjście i śmierć Pana oraz pozostawia nam ostatni tydzień, dzień za rok, czyli 7-letni okres wielkiego ucisku, który jest jeszcze przed nami, na podstawie żarliwej modlitwy Daniela do Boga. No i ostatni, 6 powód, dlaczego mamy przed sobą Księgę Daniela, to to, że Bóg pracuje, by pokazać nam, że Bóg pracuje nad sercami również pogańskich królów. Mówiliśmy o tym, że Bóg kierował całymi mocarstwami, pobudzał je, pisał o nich, nazywał jak gdyby na przykład Cyrusa swoim pomazańcem, jak powiedzieliśmy, Izajasza 45:1. 100 lat przed narodzeniem Cyrusa Bóg wymieniał go z imienia, mówiąc o nim, że jest jego pomazańcem. A więc Bóg pracuje nad sercami pogańskich królów w różnym celu. Czasami by ich poniżyć, czasami by uwolnić swój naród. I w takim zakresie, w jakim Bóg uzna to za stosowne. Najczęściej Biblia okazuje, jak Bóg pracuje nad sercami swoich dzieci, oczywiście, nad sercami tych, którzy wierzą Jego Słowu, pragną mieć z Nim społeczność, a więc Duch Święty nas uświęca, Bóg pracuje w naszych wnętrzach, oczyszczając nas wszelkiego skalania ciała i duszy, jak czytamy w Słowie Bożym. Jednak Księga Daniela ukazuje nam, w jaki sposób Bóg pracuje nad sercami pogańskich królów. To bardzo ciekawa rzecz. I mamy opis tutaj, jak Bóg pracował nad sercem Nebukadnesara i Dariusza. Natomiast dla przykładu Księga Izajasza ukazuje, jak Bóg pracował nad sercem Cyrusa. Zgodnie ze Słowem Bożym wypowiedzianym w Księdze Hioba w 33 rozdziale, 14, wersety od 14 do 18, 29 i 30 werset, Bóg pracuje nad człowiekiem dwakroć lub trzykroć. Nie inaczej było w przypadku, jak czytamy, Nebukadnesara. Pierwszy raz Bóg przemówił do niego w rozdziale 2. Rezultatem Bożej pracy nad jego sercem jest zachowanie i wypowiedź króla. Zobaczmy jeszcze raz. Księga Daniela. Pierwsze działanie Boga na serce pogańskiego, babilońskiego króla Nebukadnesara. Pierwszy raz. Drugi rozdział, wersety od 46 po 48. Wtedy król Nebukadnesar padł na swoją twarz, oddał cześć Danielowi, powiedział, by rozlać dla niego ofiary i płynów z kadzidła. Następnie odezwał się król do Daniela, powiedział, rzeczywiście wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem królów, objawia tajemnicę, ponieważ mogłeś odsłonić tę tajemnicę, tak? Kiedy Daniel wyjaśnił sen o posągu królowi. Potem król wyniósł Daniela, dał mu wiele wielkich darów, powierzył mu władzę nad całą prowincją babilońską i uczynił go naczelnym zwierzchnikiem wszystkich mędrców babilońskich. To pierwsze podejście Boga do serca Nabuchodonozora albo Nebukadnesara. Drugi raz Bóg przemówił do Nebukadnesara w 3 rozdziale Księgi Daniela. Efekt Bożego działania został również dla nas zanotowany, zapisany na stronicach tej świętej księgi. 3 rozdział Księgi Daniela, zobaczmy. Drugie podejście Boga do serca Nebukadnesara. 3 rozdział 28 po 33. Nebukadnesar odezwał się i powiedział, błogosławiony niech będzie ich Bóg, Szadracha, Meszacha i Abednego, który posłał swojego anioła. Jest to tutaj moment, kiedy Szadrach, Meszach, Abednego zostali wrzuceni do rozpalonego 7-krotnie mocniej pieca za to, że nie oddali
pokłon posągowi, tak? Gdy król zobaczył, że oni wciąż żyją i wśród nich jeszcze jest jedna osoba, właśnie powiedział te słowa: błogosławiony niech będzie ich Bóg, Szadracha, Meszacha, Abednego, który posłał swojego anioła i wyratował swoje sługi, którzy na nim polegali, którzy słowo króla zmienili i oddali swoje ciało, aby nie uczcić i nie złożyć pokłonu żadnemu innemu Bogu poza swoim własnym. Dlatego wydaje rozkaz, że każdy lud, naród lub język, który by bluźnił przeciwko ich Bogu, Szadracha, Meszacha, Abednego, będzie poćwiartowany, a jego dom zamieniony w kupę śmieci, ponieważ nie ma innego Boga, który by mógł uratować w taki sposób. Potem dzięki królowi dobrze wiodło się Szadrakowi, Meszakowi i Abednegowi w prowincji babilońskiej. Czy jest to przykład dla nas? Byśmy zawsze zachowywali wierność w stosunku co do Boga, nawet gdy nasze życie jest zagrożone. Pamiętajmy, że przez nasze zachowanie ludzie niewierzący mogą wychwalać Boga. Po raz trzeci Bóg przemówił do króla Nebukadnesara w 4 rozdziale Księgi Daniela, kiedy to Nebukadnesar został, jak już powiedziałem, porażony obłędem, żył jak zwierz w lesie przez 7 lat. Owocem Bożej pracy nad jego sercem jest wspaniałe świadectwo tego pogańskiego monarchy. Zobaczmy jeszcze raz, bo nie wiem, czy to już nie czytałem, 4 rozdział Księgi Daniela, wersety od 31 po 34. A przy końcu tych dni ja, Nebukadnesar, podniosłem to, czytałem, moje oko ku niebu i powrócił mi rozum. I błogosławiłem Najwyższego i wielbiłem i chwaliłem żyjącego wiecznie, gdyż jego władza jest władzą wieczną. Jego królestwo z pokolenia w pokolenie, a wszyscy mieszkańcy ziemi uważani są za nic. Według swojej woli postępuje z wojskiem niebios i z mieszkańcami ziemi. Nie ma, kto by powstrzymał jego rękę i powiedział mu: co czynisz? W tym właśnie czasie powrócił mi rozum i dla chwały mego królestwa powróciły mi mój majestat i świetność. Moi doradcy i moi dostojnicy szukali mnie i zostałem ustanowiony nad moim królestwem i dodano mi najwyższej wielkości. Teraz ja, Nebukadnesar, uwielbiam, wywyższam i wysławiam króla niebios, gdyż wszystkie jego dzieła są prawdą, jego ścieżki są sprawiedliwością, a tego, kto postępuje w pysze, potrafi poniżyć. Amen. Jeśli mówimy i powiedzieliśmy o Nebukadnesarze, to tak jak wspomniałem wcześniej, nieco podobnie Bóg pracował nad królem medoperskim Dariuszem. Wydarzenie z wrzuceniem Daniela do lwiej jamy i wspaniała Boża ingerencja w tej sprawie tak potężnie podziałała na Dariusza, że wydał dekret obowiązujący w całym imperium, że jedynym żywym i prawdziwym Bogiem jest Bóg Daniela. Nie wiem, czy to już czytaliśmy, ale odczytamy jeszcze raz. Słowa Dariusza, 6 rozdział, 25 po 29. Powiedział też król, aby przyprowadzono tych ludzi, którzy złośliwie oskarżyli Daniela i wrzucono ich do lwiej jamy. To już to, co wspominałem jedynie. Ich samych, ich dzieci i ich żony rozkazał Daniel wrzucić do tej jamy. A zanim dosięgnęli dna jamy, lwy rzuciły się na nich i pokruszyły wszystkie ich kości. Daniela nie tknęły całą noc. Natomiast to się stało z tymi, którzy ten plan uknuli przeciwko Danielowi. Potem król Dariusz napisał do wszystkich ludów, narodów, języków mieszkających na całej ziemi: pokój niech nam wam się pomnaża. To czytałem. Został przeze mnie ustanowiony przepis, że na całym obszarze mojego królestwa należy drżeć i bać się Boga Daniela. On bowiem jest Bogiem żywym i trwa na wieki, a jego królestwo jest niezniszczalne i władza jego do końca. On wybawia i ratuje i czyni znaki i cuda na niebie i na ziemi. On jest też tym, który wyratował Daniela z mocy lwów. I Danielowi wiodło się dobrze za panowania Dariusza i za panowania Cyrusa Persa.
Moi drodzy, apokaliptyczny charakter Księgi Daniela. Parę słów w tym kontekście. Księga Daniela oczywiście jest zaliczana do ksiąg apokaliptycznych, jak najbardziej dlatego, że część przepowiedni Daniela dotyczy naszych czasów oraz czasów bliskich, czasów przyszłych. Oczywiście grecki, wytłumaczając troszeczkę, tłumacząc, grecki termin apokalipsis oznacza objawienie, dlatego też w starszych przekładach Biblii Księga Objawienia miała nazwę Księga Apokalipsy. Tak, to jest z greckiego, ale oznacza ona na to słowo na polski właśnie objawienie, dlatego mamy Księgę Objawienia. Więc jeszcze raz, termin grecki apokalipsis oznacza objawienie albo odkrycie, odkrycie prawdy, odsłonięcie tajemnicy. Przykładem tego może być grecki tekst Daniela. W drugim rozdziale, w 28 wersecie Daniel napisał, że jest Bóg na niebie, który objawia dokładnie to tajemnicę. Ten szczególny biblijny rodzaj literacki korzeniami swymi tkwi w judaizmie. Celem więc apokaliptyki tej księgi było dogłębne rozbudzenie nadziei mesjanicznej wśród Żydów, którzy przebywali w niewoli. Do biblijnych tekstów apokaliptycznych Starego Testamentu należą księga właśnie Daniela, Izajasza, w odpowiednich oczywiście rozdziałach Ezechiela, Joela, Zachariasza czy też Malachiasza. No a w Nowym Testamencie oczywiście Księga Objawienia, która w oryginale nosi tytuł właśnie Apokalipsis. Możemy jeszcze o księdze Daniela powiedzieć, że jest to księga dwujęzyczna, jeśli chodzi o oryginał. Znamienną cechą księgi Daniela jest fakt, że została napisana w dwóch językach, hebrajskim i aramejskim, jednocześnie. Czyli powiedzmy tak, hebrajski jest wstęp, pierwszy rozdział, wersety od 1 do 3 i końcowa część tej księgi jest pisana po hebrajsku w oryginale. 8 rozdział, wersety od 1 do 12 i 13 werset. Centralna część tej księgi natomiast napisana jest po aramejsku. Tak? Zupełnie podobny dwujęzyczny tekst spotykamy w księdze Ezdrasza, gdzie tekst aramejski zajmuje również środkową partię tej księgi. Stary Testament w przeważającej części był spisany po hebrajsku, posiada jednak nieliczne fragmenty napisane w języku aramejskim, bardzo spokrewnionym z językiem hebrajskim. Do tych nielicznych fragmentów aramejskich tekstu starotestamentowego należą wspomniane już fragmenty Księgi Daniela, Księgi Ezdrasza, Jeremiasza, w Jeremiasza tylko jeden werset, 10 rozdział, 11 werset, ale nawet Księga Rodzaju zawiera dwa słowa w języku aramejskim. Jegar Sahaduta, jest to 31 rozdział, 47 werset. Tak, dla ciekawostki. Jak wiadomo, język aramejski był urzędowym, wiadomo czy nie wiadomo, urzędowym językiem Babilonii, urzędowy język Babilonii, a w okresie późniejszym Persji. W czasie pobytu Żydów w niewoli Daniel więc doskonale posługiwał się tym językiem, zarówno hebrajskim, jak i aramejskim. W Biblii Gdańskiej na przykład język aramejski też dla takiej ciekawostki jest nazwany językiem syryjskim, na przykład 2 Królów 18:26, Ezdrasza 4:7 czy też Izajasza 36:11. Język syryjski to samo, co język aramejski. Dalej możemy skupić się chwilę na autentyczności Księgi Daniela. Dlaczego możemy mówić, jakie są dowody na to, że jest to księga kanoniczna, a nie apokryf? Otóż boskość Księgi Daniela polega na tym, że Daniel dzięki Bożemu objawieniu opisał przyszłość. Aczkolwiek niejednokrotnie sam tej treści nie rozumiał, tak? Też wspomniałem, bo była ona na czas wyznaczony, tak? Na nasze czasy i czasy przyszłe. Opisując wizję czterech imperiów światowych, Daniel określił dokładnie ich działalność, chociaż żył za panowania tylko pierwszego z nich, czyli Babilonii, na początku rządów perskich. Skąd ta doskonałość opisu wydarzeń, które miały dopiero nastąpić?
Oczywiście odpowiedź znajdujemy w Słowie Bożym. Zobaczmy do Nowego Testamentu, drugi list Piotra. Właśnie dlatego mówimy, że Księga Daniela jest jak najbardziej natchnioną księgą, bo opisuje przyszłościowo te wszystkie ważne rzeczy. Jak powiedziałem, obejmuje swoją treścią okres 3,5 tysiąca lat. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, 20-21 werset. To wiedząc przede wszystkim, że żadne proroctwo Pisma, w tym Księga Daniela, nie pochodzi z własnego wyjaśnienia, gdyż proroctwo nie było nigdy przyniesione z woli człowieka, lecz wypowiadali je ludzie od Boga, a niesieni przez Ducha Świętego. Nie inaczej. Jednym z ciekawszych jest 11 rozdział Księgi Daniela, w którym widać zadziwiającą zgodność przepowiedni biblijnej z wydarzeniami historii. W czasie pisania rozdziału 11 tylko pierwszy werset wypełnił się, to jest ciekawe, natomiast reszta od wersetów 2 do 45 należały do przyszłości. Dzisiaj, po długim czasie, z perspektywy 25 wieków później, możemy łatwo porównać dane biblijne z wydarzeniami historii. Dla dzisiejszego czytelnika bowiem przeszłość stanowią wersety od 1 do 35 tego 11 rozdziału, natomiast wersety od 36 do 45 wciąż należą do naszej przyszłości. Wartości historyczne zatem są łatwe do konfrontacji, jeśli chodzi o Księgę Daniela. Wartości zaś eschatologiczne można porównać z innymi tekstami prorockimi, na przykład Księga Ezechiela, Joela, Zachariasza, czy też listami w Nowym Testamencie, listami do Tesaloniczan, czy też księgą oczywiście Objawienia. Można by przytoczyć wiele tekstów w Księdze Daniela, mających potwierdzenie w źródłach historycznych, takich jak podział Imperium Perskiego na 120 satrapii, a to przepowiedział Daniel w 6 rozdziale, 2 wersecie, upadek Babilonu, opisany na tak zwanym cylindrze Cyrusa, zawiera wiele szczegółów podanych w 5 rozdziale Księgi Daniela. Jednak w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków, czy również mamy wymienionych poczet czy bohaterów tak zwanej galerii wiary, tak? Przez apostoła Pawła. Widnieje autentyczna postać wielkiego sługi Bożego, którego niebiosa nazwały mężem miłym. Tak samo mówił o Danielu Bóg. Te same zapisy mamy w Daniela 10, rozdział 11, 19 werset, który dzięki wierze, modlitwie i służbie Bogu żywemu zamknął paszczę lwów. I o tym właśnie nam pisze Paweł w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, chociaż nie mówi tutaj, nie podaje z imienia Daniela, tak? Ale mówi o tym wydarzeniu. Zobaczmy, Hebrajczyków. Poczet wszystkich mężów Bożych, którzy dokonali wielkich rzeczy. Również tutaj jest Daniel, 11 rozdział, 33 werset. Potem wiemy, że chodzi tu o Daniela, którzy dzięki wierze pokonali królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, doczekali spełnienia obietnic i teraz zamknęli paszczę lwom. Tak? Tak najbardziej Daniel, który został rzucony do lwiej jamy, ale Bóg zamknął tym lwom paszczę, że żadna krzywda nie została wyrządzona Danielowi. Mamy również coś takiego, jak dodatki apokryficzne do Księgi Daniela. Tutaj troszeczkę o tym powiem. W greckiej wersji Księgi Daniela znajdują się dwa niekanoniczne dodatki apokryficzne, czyli nienatchnione przez Boga, których nie ma ani w hebrajskim, ani aramejskim tekście oryginalnym tej księgi. Zostały więc dodane. Pierwszy dodatek w rozdziale trzecim, dodany tak sztucznie do rozdziału trzeciego Księgi Daniela, w niektórych przekładach, głównie katolickich, jeszcze powiem, wersety od 24 po 90 stanowią pieśń Azariasza. Drugi dodatek stanowią rozdziały 13 i 14. Rozdział 13 zajmuje się opowiadaniem o Zuzannie, zawiera 64 wersetów, a 14 rozdział zawiera podanie o Belu i Smoku i zawiera 42
wersety. Wszystkie te dodatki zostały odrzucone z kanonicznej księgi Daniela jako nieautentyczne i zaliczone do tekstów apokryficznych. Dodatki te znajdują się w katolickim kanonie Pisma Świętego i nazywane są dodatkami deuterokanonicznymi. Nie jest to natchniony fragment Słowa Bożego, jest on po prostu dodany. Nie ma ich w oryginalnych hebrajskich, aramejskich tekstach tej księgi. Dlatego hebrajsko-aramejski tekst kanonicznej, natchnionej księgi Daniela składa się z 12 rozdziałów zawierających 357 wersetów, a nie 14, jak tutaj mówimy o tych dodatkach. Jak możemy podzielić księgę Daniela? Księga Daniela zawiera 12, jak już mówimy, rozdziałów. Tradycyjnie dzieli się ją na dwie połowy. Pierwsza część jest to część historyczna, w rozdziałach od 1 do 6, natomiast druga część, rozdziały od 7 do 12, to część prorocka. W pierwszej części zostało opisane życie Daniela, w drugiej proroctwa Daniela. Biograficzna część, rozdział od 1 do 6, zaczyna się, tak czytaliśmy Daniela 1:3, od uprowadzenia młodzieńca Daniela do Babilonu, a kończy się w rozdziale 6, gdy Daniel, jako sędziwy starzec, tak jak powiedzieliśmy, już sędziwy starzec, pomiędzy 85 a 90 rokiem swego życia, zostaje wrzucony do lwiej jamy. W prorockiej części spotykamy 4 wielkie wizje proroctwa objawione bezpośrednio Danielowi w czasie panowania Belsazara, czyli syna króla Nebukadnesara, Dariusza i Cyrusa. Pierwsza i druga część chronologicznie zachodzą na siebie. Interpretacja księgi. Jak mamy tłumaczyć księgę Daniela? Kochani, zawsze jest to samo. Biblia tłumaczy się Biblią. Ta sama zasada jest, jak podawaliśmy w Księdze Objawienia, jeżeli są jakieś przenośnie, parabole, symbole, jest to tłumaczone gdzieś wyżej. Jeżeli nie ma tego, nie tłumaczymy tego absolutnie, dlatego że jest jeszcze wyznaczony na to czas. My zgadujemy, nie mówimy, mi się tak wydaje i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli nie ma czegoś w tej księdze, tłumaczy to inna księga. Zawsze wykładamy Biblię Biblią. Nigdy nie siadamy, a mi się wydaje, a ja to widzę w szczepionkach, a ja to widzę w tym, a w tamtym. Jak Biblia tego nie mówi, my tego również nie mówimy. Księga Daniela jest księgą prorocką. Przy jej wykładaniu zatem obowiązują te same zasady, jak przy wykładaniu każdego tekstu prorockiego. I tutaj te zasady wspomniałem. W Piśmie Świętym możemy spotkać dwa sąsiednie wersety, więcej niż jednej księdze, tak? Czyli na przykład jeden z nich mógł się wypełnić, drugi oczekuje na wypełnienie. Tutaj dobrym przykładem jest mowa eschatologiczna Jezusa Chrystusa w 24 rozdziale Mateusza. Część tego dotyczy Żydów, a część dotyczy naszych czasów, czasów które i wydarzeń, które będą miały miejsce podczas Wielkiego Ucisku. I tak na przykład też Zachariasza 9 rozdział, 9-10 werset, w wersecie 9 jest to werset mesjaniczny, wypełni się w czasie pierwszego przyjścia Pana Jezusa, natomiast poprzez jego wjazd triumfalny do Jerozolimy, natomiast werset 10 wypełni się w czasie powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, początek tysiącletniego królestwa, tak, dla przykładu. W Słowie Bożym można spotkać również pojedyncze wersety, których pierwsza część już się wypełniła, druga natomiast należy do przyszłości. Jeżeli mówimy o księdze Daniela, dobry przykład jest chociażby proroctwo o 70 tygodniach lat. Ostatni tydzień tego proroctwa dotyczy naszych czasów, przyszłych wydarzeń Wielkiego Ucisku. Tutaj takim typowym przykładem jest też księga Izajasza. Dla potrzeby tematu 61 rozdział, 1-2 werset. Jest to poselstwo Pana Jezusa Chrystusa, które wygłosił w synagodze w Nazarecie na początku swojej działalności. Czytamy o tym, że Chrystus właśnie stanął w świątyni, dano mu zwój Izajasza, tak?
i odczytał, co następuje. To Łukasza 4, rozdział, wersety od 16 po 27. Pan Jezus Chrystus, cytując fragment mesjaniczny Izajasza, przerwał swoje poselstwo w połowie drugiego wersetu, dlatego że dotyczył on dopiero czasu przyszłego. I tak Pan powiedział, abym zwiastował miłościwy rok Pana. To Izajasza 61, 2, a Chrystus powiedział to w Łukasza 4, 19. Ponieważ druga połowa drugiego wersetu mówi dzień pomsty naszego Boga. To wypełni się dopiero w okresie wielkiego ucisku. Zatem obie te wypowiedzi dzieli odległość około 2000 lat. Dlatego też Chrystus nie powiedział tej reszty, tak? Tego, że ten werset dzieli się na dwa okresy, po prostu. I ten przykład po prostu chciałem krótko przedstawić. Tutaj zakończymy, aczkolwiek jeszcze chcę podkreślić tematy główne Księgi Daniela w wstępie. Opis niewoli babilońskiej to rozdziały 1, 2 i 3. Czasy pogan to rozdziały 2, 7, 8, 9 i 11. Wielki ucisk to Daniela 7 rozdział, 20, 21, 25 werset. 9 rozdział, 27 werset. 10 rozdział, 1 werset. 11 rozdział, wersety od 36 po 45. I 12 rozdział, werset 1. 70 tygodni Daniela, czyli wizja, którą otrzymał Daniel, przekrój przez historię Izraela od powrotu z niewoli do końca wielkiego cisku, to Daniela 9 rozdział, opisuje proroctwo 70 tygodni lat. Dalej przepowiednia przyjścia Antychrysta, to Daniela 7 rozdział, wersety od 8 do 11 i wersety 20, 21, wersety od 24 do 26, 9 rozdział Daniela, 27 werset, 11 rozdział Daniela, wersety od 36 po 45, 12 rozdział Daniela, werset 7 w części B i 11 werset. Dalej powtórne przyjście Chrystusa, chwale i założenie tysiącletniego królestwa, to Daniela 2 rozdział, wersety 34, 35 i 44, 7 rozdział Daniela, wersety 13, 14, 18, 22, 27, oraz 12 rozdział Daniela, wersety od 1 do 3 oraz wersety od 6 do 12. I końcowo zmartwychwstanie i sąd, to rozdział 7, wersety od 9 do 14, wersety 26, 27, 11 rozdział Księgi Daniela, 35, werset 12 rozdział Księgi Daniela, wersety 1, 2, 10 i 13. Mówię to po to, by jeżeli ktoś chce, mógł sobie zapisać, już zobaczył, o co chodzi, pojął sens, podzielił sobie tą księgę, zrozumiał dokładnie czasy i pory, grupę ludzi i to wszystko, by samemu studiować. Tak? Po to to mówię, by każdy z Was mógł skupić się na tej księdze. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję. To tyle na temat wstępu do Księgi Daniela. Następnym razem będziemy się skupiać tak podczas analizowania Księgi Objawienia na każdym poszczególnym rozdziale. Będziemy go bezpośrednio, te rozdziały tłumaczyć. Bardzo Wam dziękuję jeszcze raz. Życzę Wam wszelkich błogosławieństw naszego Boga, no i jak zawsze pozostańcie w łasce Pana naszego Jezusa Chrystusa.